Maju, chciałam teraz zapytać o Twoje wejście w nowy rok, bo było ono naprawdę wyjątkowe. No i oczywiście ogromne gratulacje. Zostałaś żoną. Jak się czujesz? Czuję się dokładnie tak samo jak przed ślubem. Ale to jakoś tak specjalnie wybraliście właśnie tą datę, aby ona tak była co roku celebrowana z taką wielką pompą, czy to był zupełny przypadek? No nie, no przy umawianiu ślubu no to chyba już nie ma przypadków. Tak, chcieliśmy, żeby to był dzień z wielką pompą, chcieliśmy o nim nie zapomnieć i chcieliśmy zrobić coś innego niż wszyscy nasi przyjaciele i znajomi, czyli ślub w sierpniu. Mówi się, że panny młode mało pamiętają z tego dnia właśnie przez ogrom emocji. A jak jest w Twoim przypadku? Pamiętam wszystko, absolutnie. A co najbardziej? Absolutnie wszystko pamiętam, cały ślub i całe wesele, było to naprawdę magiczne dla nas dzień i nie wiem, no może przez to, że jestem narzeczoną od 4 lat, matką od 3 lat, to ten ślub nie był... No, nie był nigdy celem samym w sobie, nigdy zresztą ślub nie był celem dla mnie jako dla kobiety, jako najważniejsze wydarzenie w moim życiu, więc na przede wszystkiego podeszliśmy razem z moim mężem bardzo spokojnie i że tak powiem, pozwoliliśmy się innym nami zaopiekować.